Cześć! Witam Was w nowej serii kursów o nazwie Fotogrametria, w której pokażę, jak na podstawie kilku zdjęć można wykonać w pełni trójwymiarowy model, a następnie jak można go zoptymalizować, aby wykorzystać go w grze komputerowej stworzonej na silniku Unreal Engine 4, którego możecie się nauczyć na innych moich kursach, takich jak projektowanie poziomów. Zacznijmy jednak od planu działania. Pomijając opisy tego filmiku, w kolejnym pokażę, na jakich zasadach trzeba wykonać zdjęcia, aby były poprawnie zinterpretowane przez komputer. Następnie pokażę, jakim programem można te zdjęcia przetworzyć na w pełni trójwymiarowy model. Dalej pokażę, jak można przygotować model do jego optymalizacji, aby wykorzystać go w silniku do gier komputerowych. Ten proces nazywa się retopologią, czyli stworzeniem na nowo siatki znacznie uproszczonej niż ta, która wyszła z programu do fotogrametrii. Następnie pokażę, jak rozłożyć UV-kę, czyli tekstury, oraz light mapę, czyli mapę oświetleń, która jest wykorzystywana w Unreal Engine 4. Następnie pokażę, jak zoptymalizowana siatka UV jest renderowana, jak ją można stworzyć i zastosuję ją do stworzenia materiału naszego modelu. Następnie trzeba naprawić niektóre elementy, ponieważ na przykład spodu na zdjęciach nie widać tej kuli, więc trzeba go stworzyć na nowo, a na samym końcu wrzucę to do silnika Unreal Engine. Pozostaje jeszcze stworzenie kolizji, które są dopasowane do mojego modelu. No i na samym końcu, jak można go zoptymalizować, aby działał, nawet jeżeli będzie takich modeli kilka na naszej scenie. Fotogrametrię coraz częściej wykorzystuje się w grach komputerowych. Tą tankę na przykład zoptymalizowałem na potrzeby gry komputerowej Get Even. Mieści się realnie w Sosnowcu, jednakże teraz mieści się również na płytach z tą grą. Ten pokój został zeskanowany w Czarnobylu, zoptymalizowałem go i poprzez odwrócenie symetryczne można było go wykorzystać dwukrotnie, na przykład w tym korytarzu. W projekcie Czarnobyl VR Project podobnie wykonany został ten pokój, krzesło oraz skrzynia. Część z modeli z Czarnobyl VR Projecto przeszło do nowej gry o nazwie Chernobyl Light, która teraz jest we wczesnym dostępie. Na przykład zoptymalizowałem tą maszynę do liczenia.